Cześć, wy wspaniali ludzie. Graliście już w Titanfalla 2? Jeśli nie, to może dzisiaj uda mi się was zachęcić, żebyście dołączyli. Jest, zabiłem pilota. Dobry start. Yeah. Dobra, wracam, baby. Po pierwsze, filmik nie jest w żaden sposób sponsorowany przez wydawcę czy producenta Titanfalla. Po prostu chciałem się z wami podzielić moimi doświadczeniami z tej gry, bo wczoraj graliśmy z Michałem Kowalem z podcastu Masa Kultury i mieliśmy mega ubaw. Gra jest świetna. Ma krótką, około 8-6-godzinną kampanię, bardzo intensywną, w której cały czas jest nam podawane coś nowego. Jest taki jeden etap z gadżetem pozwalającym na przemieszczanie się w czasie, który sam by starczył na inną grę, na coś na zasadzie portala. Rewelacja. Przez całą kampanię dostajemy coś nowego i w ogóle nie jesteśmy w stanie się nudzić. Ale kampanię przeszedłem wczoraj w nocy, kurde. Dobra, nie? A, bez kitu. Te misje z zabawą z czasem są genialne. Ale oczywiście, jeśli zagracie, to na dłużej z Titanfallem 2 zostaniecie dzięki trybowi multi. I tutaj też jest rewelacja. Skaczecie, strzelacie, robicie double jump, skaczecie po ścianach, a to wszystko jest tak płynne, że przechodzicie od jednego poziomu, od jednego ruchu do drugiego, od strzelania człowiekiem do wskoczenia do tytana, który chodzi, rozpierdziela wszystko gigantycznymi rakietami. Wszystko to się dzieje mega płynnie, w ogóle bez zastanowienia, czy musicie coś robić. A do tego ja gram na przykład na PC-cie, ale gram padem, bo lubię grać padem. I mimo to idzie mi całkiem nieźle. Oczywiście na powtórkach czasem widzę ludzi, którzy się odwracają mega szybko, bo używają myszki, ale ja na padzie też czasem potrafię wyrobić najwyższe wyniki na tabeli. Pierwszy jesteś, Szymonie. No, teraz mi zajebiście poszło. Najfajniejsze w tej grze jest to, że sami tworzycie swoją narrację, sami stworzycie swoje przeżycia. Tutaj jest tak dużo możliwości, dzieje się tak wiele, że sami jesteście w czasie jednego, dwóch czy trzech meczów stworzyć sobie jakieś wspomnienia tylko i wyłącznie dlatego, że akurat wydarzyło się coś ciekawego. A, pięknie. Zabiłem go jeszcze granatem po śmierci. Na przykład wczoraj graliśmy z Michałem, biegaliśmy, strzelaliśmy, skakaliśmy, pomagaliśmy sobie, a w pewnym momencie jakoś tak się wydarzyło, że większość graczy będących na serwerze spotkało się w jednym miejscu i zaczęło naparzać do siebie tytanami. Mimo że to nie był tryb, w którym walczy się tylko tytanami, głównie się biega, to spotkaliśmy się w jednym miejscu i wywiązała się wielka walka tytanów, która była mega epicka i obaj z Michałem zapamiętaliśmy to z tego meczu. Rdzej lasera. Ale bitwa tytanów się tu zrobiła, zajebiście. Trochę ich zezłomowaliśmy, co? No. Jaka fajna bitwa. Zajebista. No. Pancerno pięść. Tak jak mówiłem na początku, najfajniejsza jest tutaj płynność rozgrywki. Nawet jeśli wskoczycie na jakiś punkt, który obserwuje niewidzialny snajper i on was zdejmie, to samo dojście tam czasem jest tak fajne, tak sprawia tyle radości, że w ogóle wam to nie przeszkadza. Niewidzialni snajperzy to jest po prostu inny rodzaj wkurzającego snajpera. No a raz na jakiś czas, jak wsiądziecie do swojego tytana, rozwalicie trzech wrogów, załadujecie rdzeń lasera albo jakąś specjalną zdolność swojego mega mecha i zaczynacie rozpierdzielać wszystko dookoła, to jest po prostu euforia, jest po prostu mega, mega fun. Perfekcyjnie mi wyszedł koleś, akurat włączyłem ten laser.
Tak więc lasery, granaty, mechy, wyrzutnie rakiet, skakanie, ślizganie, bieganie, double jump, chowanie się, niewidzialność, zdolności. No jest tutaj po prostu tak dużo możliwości i one ze sobą tak dobrze się wszystkie zazębiają, że nawet jeśli nie idzie Wam w grze, to jest chyba najfajniejsze w Titanfallu 2, że nawet jeśli Wam w danej rozgrywce nie idzie, to i przegrywacie na przykład dany mecz, to same elementy składowe, same klocki, z których składała się ta rozgrywka, ten mecz, sprawiają tak dużo frajdy, że to, że na końcu pojawia się napis porażka, tak naprawdę niewiele znaczy. No a jeśli przy okazji się wygrywa, no to już w ogóle jest ekstaza. Czekaj, stań na chwilę. Dobra, idź, jestem na tym, na kadłubie twój. Dobrze, idziemy w stronę A. Ty tam po prawej. Tylko Foxtrota, tak? Tłuczesz też? Wiesz co, nie wiem, czy... Tak. A teraz wybaczcie, ale przygotowując materiały do tego filmu, oglądałem dużo nagrań z wczoraj i jedyne, o czym mogłem myśląc, patrząc na nie, to to, że mam ochotę wrócić szybko do gry. Tak więc ja znikam, a wy się trzymajcie, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Hej! Widziałem go. Ale na końcu Titanfalla cała akcja z walką na latających statkach była niezła epa. No, zajebiście to było zrobione. Dalej, dawaj banki, jakoś blisko, mam 500 złota. Ja mam 40, też prześlę. Jest blisko mnie! Jest! O, ale człowieku, co za depozyt. Mam taką teorię, że ci przeciwnicy Marvela są tacy niedookreśleni, niedopowiedzeni, bo dzisiaj żyjemy w takim świecie niedookreślonym, niedopowiedzianym, co nie? Kiedyś żyliśmy w świecie, w którym zawsze wiedzieliśmy, czego się ma bać.